Dziewiąty bieg Goplany to pierwsza impreza z cyklu świńskiego turnieju biegowego. Ilu uczestników zgłosiło się do tegorocznej edycji biegu Goplany? Mamy około 200 osób, dokładnie jeszcze nie wiemy, bo wiele osób przyszło dopiero dzisiaj, się zapisywało, więc będziemy wiedzieć na mecie. Ale około 200 osób, może ciut ponad. Trochę zmieniła się trasa biegu, jak ona teraz przebiega? Urozmaiciliśmy trasę, w poprzednich latach ona przebiegała tylko w obrębie tutaj zalewu Witoszówka. Co ciekawe, robiliśmy pomiar, wyszło nam 4 piątki, więc 5555 metrów wyszła, czyli trasa na piątkę, można też tak powiedzieć. Wydłuż krok! Równy oddech! Gratulujemy drugiego miejsca. Jakby pan scharakteryzował trasę dzisiejszą? O, bardzo, bardzo wieczna przede wszystkim. Inna niż pierwszy raz biegłem, bo biegłem w pierwszej edycji, to było 2010 rok, zupełnie inna była. Teraz te otwarte przestrzenie dały strasznie w kosz, biało strasznie, ale tak, dobrze słonko świeciło. Za rok 10 edycja, stawi się pan na starcie? Spróbuję, już parę lat mam, nie wiem czy wytrwam, w sile i w zdrowiu przede wszystkim. Który raz bierzesz udział w biegu Goplany? Pierwszy raz. Było całkiem trudno. Czasem było pod górkę, czasem z górki. Dużo zwężeń, no i całkiem fajnie się biegło. Zamierzasz wziąć udział w przyszłorocznej edycji? Tak. Mam nadzieję, że będę lepiej wytrenowana. Jakby się zabrało.